Sponsorem jest Porównajto.pl, strona, na której znajdziecie najtańsze lokaty, konta i pożyczki. 10 Gier z najlepszą fabułą: 10 Dragon Age Początek, gra RPG Fantasy z 2009 roku. Jednym z najciekawszych elementów Dragon Age jest konieczność dokonywania wyborów i myślenia o ich konsekwencjach. Prawie każde zlecone zadanie oferuje nam wiele zróżnicowanych rozwiązań, a podejmowane decyzje nie tylko kosztują głównego bohatera, ale również wpływają na świat w grze. Fabuła opowiada historię wybrańca, który wstępuje do elitarnej jednostki. Trudno coś więcej powiedzieć, bo historia ułoży się tak, jak tego będziemy chcieli bądź jak tego nie będziemy chcieli. 9 Uncharted Kres złodzieja, czwarta odsłona serii, która miała miejsce w 2016 roku. Gra opowiada o przygodach Natana Drake'a, podróżnika i poszukiwacza skarbów, który tym razem trafia na Madagaskar w poszukiwaniu pirackiej kolonii. Bardzo ciekawie są tutaj ukazane relacje Natana z bratem oraz różne rozdziały burzliwego związku z Eleną. 8. Skyrim kolejne RPG. Najlepsza gra 2011 roku. Historia wybrańca, który ma stoczyć walkę ze smokami. O ile główny wątek jest przeciętny, to misji pobocznych jest tak dużo i są tak rozbudowane, że gra zasłużyła na miejsce na liście. 7. Far Cry 3. Kultowa gra Ubisoft z 2012 roku. Wtedy Ubisoft był jeszcze całkiem niezły. Uwaga żarcik, czemu Electronic Arts jest najgorszą firmą w Stanach bo Ubisoft jest francuski. Gra opowiada o przygodach młodych osób, które wybrały się na wakacje, a w trakcie imprez i szalonego skoku ze spadochronem wylądowali w rękach piratów, handlarzy ludźmi. Do tego wszystkiego pojawia się temat dzikich ludów zamieszkujących wyspy i szalonej kapłanki. 6 Gotik można tutaj umieścić zarówno pierwszą część gry z 2001 roku, jak i drugą odsłonę z 2002. Teraz są jakieś wydzminy, inne, naszpikowane, przepiękną grafiką gry fantazja. A dla mnie to właśnie Gotik uchodzi za największy klasyk fantastyki w grach. Jest to opowieść o bezimiennym mężczyźnie, który trafia do kolonii więziennej, a później to już trolle, smoki, sekty, hipisi, kapłani. No przerąbane. 5 GTA San Andreas, jedna z najbardziej kontrowersyjnych gier w historii, wydana w 2005 roku. Bez wątpienia, San Andreas pod kątem rozgrywki jest jedną z najbardziej rozbudowanych odsłon. Gra przedstawia historię Carla Johnsona, gangstera z miasta Aniołów, który powraca w rodzinne strony i angażuje się w wojnę gangów. 4. Red Dead Redemption. Podobnie jak GTA, gra Rockstara wydana w 2010 roku opowiada historię ostatniego kowboja, który żyje na początku XX wieku. Bardzo istotne jest tutaj to, że Dziki Zachód jest pokazany dosłownie, brutalnie i bezpośrednio, bez owijania w bawełnę. 3. GTA Vice City, gra z 2003 roku, osadzona w latach 80., opowiada historię Tomiego, gangstera, który podpadł swojemu bosowi. Gra w dużej mierze inspirowana kultowym filmem Człowiek z Blizną, co w połączeniu z neonowym klimatem daje naprawdę świetny efekt. Dwa Assassin's Creed. Ciężko tutaj przytoczyć jedną odsłonę, więc powiem o serii, która jak dla mnie pod kątem fabularnym zakończyła się w Assassin's Creed 3. Jest to historia Desmonta, chłopaka porwanego przez zakon zakontemplariuszy. Sekta prowadzi na nim badania i za pomocą DNA odkrywa kim byli jego przodkowie. W trakcie rozgrywki możemy się przenieść na Bliski Wschód, do Rzymu, Florencji, Wenecji i do Stanów Zjednoczonych. 1. GTA V, najnowsza odsłona serii GTA opowiadająca przygody trójki współpracowników. Doświadczonego przestępcy Michaela, gangstera, Franklina i psychopatycznego kanibala Trevora. Ciekawa, wciągająca i rozbudowana historia, nie okłamujmy się, GTA zawsze wyznacza trendy i to co oni zrobią później jest tylko powielane przez inne firmy. Dzięki za obejrzenie do końca, jeśli ten film wam się podobał to zostawcie łapkę w górę oraz subskrypcję, a w komentarzu dajcie znać o czym chcielibyście kolejną do szkału. Cześć!